dają mu coś bardzo chciała chętnie opierdalać się, zobaczyć się szczęśliwy, ale no niestety tak mi się chce, że ja jestem raczej szanownym człowiekiem, jeżeli ja przy mnie, to staram się nie, jak to się może nie dyskutować z klientami, nie różną garkę się nie pakować, ponieważ tego nic dobrego nie ma. Jedynie co jest, to jest to, że klient coraz bardziej grzeczny i ja z uwagi na to, że pracuję, połączyłem coś przyjemnego z pozytywem, że dla mnie taka praca w systemowym postępie jest, bo ja nie pracuję z niej ze względu na super zarobki, bo takie nie są. Na mój etap życiowy to jak najbardziej w porządku, natomiast nie jest to coś, gdzie żyjący się po prostu nie zarabia, nie zarabia. Nie jest to, że tak powiem, wypłata, której jest w stanie się utrzymać rodzinę, wynająć mieszkanie, zapewnić jakiś byt. Ja jako 26-latek w tym momencie, tak de facto, chcę przekręcić, mógłbym powiedzieć, 25 dobre pół na dziesiątki. Ale o czym jeszcze mówimy? A, jak to mówię, może o tym, że nie jestem w stanie zapewnić bytu rodzinie, bo tak niestety jest, na tyle obecną mi to zdarza. Sprawia mi to przyjemność i tak jak powiedziałem, połączę przyjemność pożyteczny, ponieważ ja się na to nie interesuję ogólnie informatyką, bardziej sprzętami niż softwarem, natomiast tego tkanie zielone. Więc mówię, jakieś tam anteny, technologie zaskomplikowane, nie wiem, złączki, kable, modemy, routery, konfiguracja, przeprogramowanie tego i tak dalej, jest to coś, co ludzie robią z innym mężczyzniem, tylko tak de facto dlatego pracuję w Polsce, ponieważ tak jak powiedziałem, pracy nie mam z tego wymiennie dużo, więc pod względem finansowym na pewno nie jest to główny powód, dla którego tam pracuję. Głównym powodem, dla którego tam pracuję, to jest chęć zdobycia dodatkowego doświadczenia i chęć przede wszystkim połączenia przyjemnego z pożytecznym, bo mnie ta praca też w sensie nie męczy, jeśli chodzi o obcowanie w domu. Na pewnym sensie to są bardzo tekstury, ponieważ to nie okupujmy się, co wybocza, to jest ogólnie co wybocza z ludzi, jeśli chodzi o czynności internetowe. Mówimy o swoich telefonach, bo telefony to jest to, co jest nowego. Jest firmą mocno zakupaną, masową. Oni sprzedają dużo, często gęsto po kontach. Nowym przykładem jest właśnie mój router z anteną zewnętrzną od 200, który jest bardzo fajnym sprzętem, dużym potencjałem, ale w oryginalnej formie dosyć mocno przeciętnym, więc jeżeli ktoś chce kupić od Unii 200 centowego posadu kurca i go nie przerabiać, a ma słaby zasięg, to niech się pójdzie 5 razy w czoło, bo nic z tego nie wyjdzie, bo ta antena nie daje tak de facto nic. 3 dB, czyli pokonujemy tylko tłumienność ścian, muru, ocieplenia i tyle. Chyba, że ktoś tam na szczycie bardzo wysoko na koronach drewno, to wtedy okej, no to mamy jakiś tam profity z tego tytułu. Natomiast tak naprawdę powiedzenie, że tak jak tutaj idzie, że łamuje tą reklamę, to ta reklama przy zajęciu się trzeba budować. Było, że plus ma zasięg, tam inni nie mają, to ma ty kurwa, Krzysio, to ja rozumiem, Krzysztof, bo dziś rozumiem, że to jest po prostu mistrz królu, bogu, botoksu. Ja chyba jeszcze żadnego faceta medialnego nie znam. Nie ma chyba takiego medialnego drugiego faceta, jak mistrz, gdzie on ma tyle tego towaru napakowane w sobie, że wygląda na mnie, no to mi od parę lat, on wygląda jak to 40-letni chłopak, widzicie jego, a on jest po prostu przekitniętym grebem, który dorwał się do solowego koryta. No i te pieniądze, tak jak te, no bo fajnie to lewo, bo nie powiem, że nie, będę robił film na temat unboxingu tych wszystkich sklepów, tylko jakby go poszedł do tych lepszych, bo ja nie będę robił jakichś tam krótkich modelów, bo to jest poroniony pomysł. Podstawową konfigurację, jak to przeszło, jak to prejsory, jak to by wyglądało w stronę, będę to wszystko robił. Natomiast tak od kurs, bo miał być to taki Jarek, który był w temat mojej pracy, która jest niewdzięczna, a wdzięczność jak powiem, bo pomijając tematy, że tak powiem, opłaty, tego, że jakoś tam połączenia to przyjemne w pożytecznym wymiarze, tak? To po prostu jest kulowo, delikatnie to nie powiem, jest kulowo, ludzie są po prostu brewni, arystokratyczni. Ja nie mam nic do ludzi z Radomia, bo jakoś w mojej okolicy ludzi z Radomia nazywa się najgłośniejszy, bo ja
krajami są widać, bo nawet ja bym pociągiem, który wjeżdża do jednej do pracy i wraca, a już po prostu do sukcesu podrażania. Ja to dzisiaj szanuję, ale po prostu przypomnę, odpalają się Dezorientowanych.
zdecydowany wobec duchowości Jak to jest, 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 to jest
wychodziły w ciągu dnia choćby tych, z lokalizacji wykonanie. A nawet wszystko może uważać się w demokracji, także nie obraża żadnego słowa. Trochę, że tak mamy stworzyć w dzisiejszy blok przeprowadzenie się uczestników polskiego łażenia, na to pytanie nie odpowiadałem. Sześć to liczba grzechu.
jest synonimem dążenia do przyszłego, mistycznego świata. Piramidy, ale trójkątne podstawy są więc masońskim symbolem doskonałości. Wyższa piramida skończona z trójkątnym szczytem, zawierającym oko wszechchodzącego zła, kontrolującego wszystko, całe społeczeństwo. Naszego zakonu błogosławieństwa apelowe prosimy się za oko wielkiego architekta świata. Jest to jeden z najbardziej znanych symbolów masońskich. Belka pionowa krzyża najniesie między piramidami. Może być to symbol zniszczenia krzyża przez trzymającego piramidy. Boga, w Chrystusa, nie a na początku stacja ta tak wygląda. Dzisiaj bardzo słyszymy często kolejną chwałę. Przypatrzmy się jeszcze nie postaci Jezusa. Ale Kościoła. Nie ma on korony cierniowej, ale kołki obite w głowę. 33 przeszłości. 33 lata życia Jezusa, albo 33 stopnie tajemniczenia masowa. Potrzebujący nawrócenia. Starajmy się być prawdziwi. A znowu końcówkę, własnym budującą głowę charakterze, własnej tożsamości. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Stacja trzecia. Jezus pod krzyżem upada. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A w tle rośnie wierzba, symbol polskiej wsi. Czym jest ta wierzba? Wypalona w środku, a wypalenie ma zarys sylwetki ludzkie. Na korze drzewa widać wyraźnie żebra ludzkie. Wierzba w tradycji polskiej była zawsze mieszkaniem diabła. Dla masowa wierzba jest symbolem śmierci, czaru, a także wschodu. Gałęzie tego drzewa nie rosną do góry, tak jak jest w naturze, ale wszystkie skierowane są na wschód, który jest świętym kierunkiem w symbolice masońskiej. 10 gałęzi wierzby, czyli pełna korona, oznacza pełnię panowania Królestwa Śmierci i Szatana. Na gałęziach siedzi 14 wróg, ale nie są to wesołe ptaszki. Ich obecność nie przystawałaby do powagi stacji Drogi Krzyżowej. Wróbel dla masona jest symbolem rozwiązłości i złodziejstwa, chytrości i diabła. Zapłać się za Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Naprawdę imponująca wielkość rozmiarów tej stacji. Zapraszam do pozostania wraz z nami. Ale dlaczego Jezus stoi wysoko, a matka nisko? Zwróćmy uwagę, że są tu trzy stopnie, tak jak trzy stopnie tajemniczenia masońskiego. Matka stoi na pierwszym, na zawsze pozostanie tylko uczniem. Święty Franciszek udaje się w kolejną podróż apostolską, tym razem odwiedzi Amerykę Południową, mieszkańców Chile i Peru. Franciszek przybyć będzie do Chile pod hasłem Pokój mój daje wam, zaś do Peru zjednoczeni w nadziei. Jak zawsze towarzyszyć będziemy Ojcu Świętemu, transmitując poszczególne wydarzenia z tej ziemi. Z racji różnic czasowych godziny transmisji podajemy tylko według czasu polskiego. Powitanie Ojca Świętego na lotnisku w Santiago w stolicy Chile przewidziane jest z poniedziałku na wtorek chwilę po północy. A w ciągu dnia we wtorek transmitować będziemy o 12.20
spotkanie Ojca Świętego z tamtejszą władzą, o 14 przeświętą, o 20 wizytę w Miejscu dla Kobiet, około 21 spotkanie z duchowieństwem i klerykami w tamtejszej katedrze, o 22.15 spotkanie z biskupami, a po nim wizytę w sanktuarium. W środę pierwsza transmisja o godzinie 14 będzie do msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego, a wieczorem o 21.20 spotkanie z młodzieżą w Chile i o 23.00 wizyta na naciskiem papieskim w Uniwersytecie Katolickim. W czwartek transmitować będziemy o 15.00 przeświętą na kampus Avito, a wieczorem o 20.45 pożegnanie Ojca Świętego przez mieszkańców Chile i wylot do Peru. Uroczystość powitania w Rzymie stolicy Peru zaplanowana jest na godzinę 23.20. Kolejne transmisje już w piątek i o nich będziemy Państwa informować niebawem. Tymczasem zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach za naszym pośrednictwem i zachęcamy do modlitwy w intencji Ojca Świętego i mieszkańców Chile i Peru. Nie ma się czym chwalić, że Żydzi zabili Jezusa, czym się to chwalić, no nie wiem, czym się to chwalić. Nie wiadomo, czy się chowali, że Żydzi zabili Jezusa, bo to nie byli ci zdrajcy. Thank you.
Czym ty się Żydzi będą chwalić, że zabili Jezusa?